Fotografie, pamiątki związane, prywatne, półtuszczan, związane z osobą, z relacjami z Janem Pawłem II. Pochodzą one z 9 pielgrzymek do Polski, ale również do Watykanu, z prywatnych audiencji, a są to, tak jak powiedziałam wcześniej, głównie fotografie, akredytacje, identyfikatory, czapki, opaski, chorągwie, i tego typu pamiątki. Najcenniejszym, jednym z cenniejszych jest kolekcja numizmatyczna monet, użyczona nam przez państwa Annę i Józefa Śniegockich. Następnie najcenniejszym, uważam, eksponatem jest portret Jana Pawła II, pochodzący ze skarbnicy papieskiej, przekazany przez księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa poprzez państwa Urszulę i Krzysztofa Gierczaków na ręce proboszcza parafii świętego Mateusza, księdza kanonika Wisława Koska, jest tutaj prezentowany w centralnej części wystawy, oraz flaga, która była własnością Jana Pawła II. Pomysł wystawy zrodził się w głowie pani dyrektor Bożeny Potyrajter, pani dyrektor biblioteki publicznej naszej. Wydaje mi się, że to bardzo dobry pomysł. Okazuje się, że półtuszczanie mają bardzo dużo pamiątek związanych z osobą Jana Pawła II i sądzę, że to będzie wystawa, która będzie budziła bardzo duże zainteresowanie. Ale pański sentyment do eksponatu, do samego Ojca Świętego? No, oczywiście no jest tutaj także eksponat mój związany ze spotkaniem z Janem Pawłem II. Natomiast ja przyznam, że o tej wystawie myślę non-stop i trzeba powiedzieć, że Jan Paweł II, sądzę, zostawił taką pamiątkę w każdym z nas. I dla mnie taką pamiątką, która jest we mnie, jest przede wszystkim to, co jest związane z upowszechnianiem i wkładem Jana Pawła II w naukę społeczną Kościoła. Ja nie mam wątpliwości, że dzięki tym działaniom papieża Jana Pawła II spojrzałem w sposób właściwy na małżeństwo i również pochodną nauki społecznej Kościoła, którą z jednej strony propagował i z drugiej strony wnosił duży wkład Jan Paweł II, jest także moje zaangażowanie publiczne. Marzyliśmy o takim spotkaniu. To było 25 lat naszego kapłaństwa. Myśleliśmy o tym, żeby w jakiś godny sposób obchodzić jubileusz. Stąd też pragnieniem naszym było znaleźć się w Rzymie obok Jana Pawła II. Ojciec Święty wtedy był bardzo chory już. Zabiegaliśmy mocno o to. Nie mieliśmy pewności, czy się spotkamy. I pewnego poranka, gdy byliśmy w Rzymie, otrzymaliśmy informację, zapraszamy, jest możliwość odprawienia mszy świętej razem z Janem Pawłem II. Podobno Jan Paweł II, gdy dowiedział się, że 14 księżom z Polski zależy na tym, żeby razem z nim odprawić mszę świętą, jest to ich marzeniem życia,
zgodził się mimo ciężkiej choroby. I wówczas w kaplicy, prywatnej kaplicy Ojca Świętego Jana Pawła II, pod jego przewodnictwem sprawowaliśmy Eucharystię. Niechaj stąpi Duch Twój i odnowi ziemię, życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce, omyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Niechaj stąpi Duch Twój i odnowi ziemię, życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce, omyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Jezus, tylko Jezus Panem jest. Święty mówił, pamiętam w Gdańsku, mówię o was i mówię za was. Z
chcę powiedzieć, że dzisiaj są takie czasy, że on już mówi tam, z drugiej strony, ale przyszły czasy, kiedy nie duchowni, nie Ojciec Święty, nie biskupi, nie my, księża, możemy się upominać o was i mówić za was. Przyszły czasy i niech to będzie testament Ojca Świętego, których wy, świeccy, macie mówić za nas, o nas, tak jak my, narażając się, bo doświadczyłem tego, służbą odpowiednim kiedyś, walczyliśmy o Polskę wolną, pięknie Ojciec Święty o tej wolności mówił, tak dzisiaj wy musicie obronić naszą wolność, musicie obronić Kościół, musicie obronić swoich duchownych. Niech to będzie przesłanie. On kiedyś mówił za nas, a wy dzisiaj musicie, wy świeccy, naprawdę tak mówię, i to jest taka misja, bronić do końca tego Kościoła, który jest naszym domem, naszym skarbem, naszą miłością, bo role się odwróciły. To przez pryzmat Państwa wiary, osobistych przeżyć i emocji wspominać będziemy wielkość naszego Ojca Świętego, a Państwa wspomnienia skłaniać będą nas do refleksji. Kim Jan Paweł II jest dla mnie osobiście?